oddziaływać. Patrz, co tam się dzieje. Jasny, widzisz jaki to? Duży. Ciekawe, czemu moment pod nie działa. Może nie wie. Ale to jest niemożliwe. Ja nie wiem, powiedz mi, czy to jest no, błąd, czy co to jest. Znowu, zobacz, 136. Ja mam tryb lotniczy. No, patrz. Słyszymy cię. Jakie jaja, nie? Jasny, więc zobaczcie. Energia jakaś tu. Energia, no. Zobaczcie, 130. Siema, witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jestem dzisiaj z Pawłem, a gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w opuszczonym mauzoleum, które zostało wybudowane pod koniec XVIII wieku dla jednego z właścicieli pobliskiego dworu, który się tutaj znajduje. Jednak do tego dworu nie udało nam się wejść, natomiast do mauzoleum tutaj jest taki dość swobodny dostęp, co oczywiście wykorzystaliśmy, aby się tutaj przyjrzeć temu pod kątem zjawisk paranormalnych po prostu. Nie wiem, czy nadal tutaj są jakieś krypty, czy tutaj nadal jest ten właściciel tego pałacu, czy to zostało jakoś ekshumowane. No. Nie mam albo pojęcia. Albo skradzione też, nie? Mogę no, to możliwe, skradzione. No. Ale poza tym jest jeszcze tutaj cmentarz przy tym mauzoleum. To się znajduje w takim lasku jakby, przy polnej drodze. Mało osób o tym wie, bo tego w ogóle na mapach nie ma. To nie jest zaznaczone na mapach, nie? Nie ma w ogóle tego. No. I także my nie będziemy przedłużać i bierzemy się po prostu za te badanie paranormalne. Mam nadzieję, że będzie tutaj ciekawie, bo miejsce ma potencjał. Wiadomo, no mauzoleum. Mauzoleum, dokładnie. No, dobra, nie przedłużamy i lecimy. Jedzimy, no. Tu wam pokażę, jak to wygląda. Tu mamy... Zobaczcie, jak... Wysoko, zobaczcie, jak to jest wysoko i to jest w kształcie piramidy. Bo kiedyś właśnie tych wszystkich takich, no powiedzmy, władcy ziemskich, to oni też wierzyli, że jeżeli zostaną pochowani w takich właśnie piramidach, to gdzieś ta energia, nie? Gdzieś tam może być zakładnie. Im bliżej nieba, nie? No coś tam było, jakaś historia. Wiesz, tak, wiesz, tak było, że im bliżej nieba. Tak, ale zauważ, że też jest ta piramida, nie? Jest, nie na Mazowszu, nie Mazowszu, na Warmii, Mazurach jest, nie? Jest w Opolskim też. I w Opolskim też jest ta piramida, więc nie jest to jakimś tam... Tutaj zaskoczeniem, że po prostu jest to w formie zrobione piramidy. Tutaj jak widzicie. Głos plący na awarii z kamerami, nie wygląda, że to jakaś energia tutaj oddziałuje. Tak, i mnie no nie jakby jakieś zakłócenie na ekranie miałem po prostu. Ja nie umiałem się wysłowić teraz, nie? Dobra, nie przedłużając, ja oczywiście tutaj już włączę. Tryb samolotowy załączamy. Tryb samolotowy i tego spirit tak. Tak. Jeżeli jest tu ktoś z nami, niech się do nas odezwie. Albo niech się zbliży do tych urządzeń, które postawiliśmy. Te czarne urządzenia z anteną. Jedna jest przy wejściu do mauzoleum, a druga stoi, no powiedzmy, na środku. Możecie też zbliżyć się i dotknąć tej piłeczki. Tu są trzy piłeczki, tam też jest piłeczka i przy wejściu jest. I ona się zaświeci. Będziemy widzieli, że jesteś tutaj z nami. Wiatr. No wiatr jest straszny. Znaczy nie miało, bo wyjeżdżaliśmy nie było, więc tragedia. Proszę, zbliżę tego urządzenia, które ma prawe ręce. Dotknij go. Czy możemy cię prosić o twoje imię, jak masz na imię? Ja jestem Dawid, jest ze mną Paweł. Kto z nami tutaj jest? Dlaczego tu jesteś? Muszę dźwięk załączyć. Dlaczego? Przyszliśmy tutaj, żeby zbadać to miejsce, żeby nawiązać z tobą kontakt. Nie przychodzimy tu... Ciężki. Nie przychodzimy tutaj rabować nic, ani niszczyć. O, jasny gwint jesteś. Widzicie? Mamy coś. No. Ty potrafisz dotknąć jedny z tych piłeczek? Jasny gwint. No. Zaczyna się, nie? Już się zaczyna. No. Czy potrafisz dotknąć którejś z tych piłeczek? Czy możesz odejść od tego urządzenia? Słyszysz nas? Jeżeli słyszysz
to potwierdź i odejść od tego urządzenia. Ty zobacz. No to jest kurde co. Coś się zawiesiło. Ale myśmy mieli problem z tym sprzętem na początku, nie? No. Proszę cię, jeżeli nas słyszysz i chcesz nawiązać ze mną kontakt, to odejdź od tego urządzenia. To... O. O. Czyli chcesz z nami nawiązać. Ty, to jest niemożliwe, no. Dziękuję. Dobra. No. A zbliż się do mnie. A czekaj, położę. Może się będzie bał tak blisko. Tragedia. Tragedia, o. A potrafisz się zbliżyć do tego urządzenia, które postawiłem teraz? Zbliż się do niego, dotknij go. Do jakiej tragedii tutaj doszło? Czy twoje szczątki nadal tutaj pozostały w tym miejscu? Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z dawnym właścicielem tego majątku. Bo to mauzoleum zostało wybudowane dla innego właściciela. Przeklęty. Dla jednego z właścicieli tutaj tego okolicy. Coś wrzucę. Coś wrzucę. To wrzuć coś, rzuć czymś. Czekaj, a... Aha, ty, ja się wstrzymałem, że to gdzieś zniknęło. Nie. Rzuć czymś. Proszę, rzuć czymś dla nas, żebyśmy słyszeli, że tutaj jesteś z nami. Zrób dla nas hałas głośny. Te drzewa, tak. Strasznie tam wieje. Znowu. Czy ty dotykasz tego urządzenia czarnego? Jak masz na imię? Przedstaw nam się. Jeszcze imienia nie podał, nie? Nie było. Ale trzeba zauważyć, że te tereny były niemieckie. Zadziwiać. Karol. Od razu. Karol. I zadziwiać. Dziękuję za imię. Jestem tam z jedną Paweł. Powiedz mi, Karol. I teraz nie wiem, bo Karol to jest chyba kobieta. Karol przez... Karol? Nie, okay. Karol i no aha. Karol. Karol. Wiesz o co chodzi, że to jest kobieta, nie? Zadziwiać. Czyli może być tutaj kobieta z nami. Czy jesteś kobietą? Karol, no może to być. Tak czy nie? Jeżeli nas słyszysz, to wyjdź z tego mauzoleum. Albo przejdź tam wejściem, jeżeli nas słyszysz. Nie wiem, czy ktoś się skupił na tym momencie. Strasznie. No. Była cisza na chwilę i znowu. Zadziwiać. Mi padło też. Występowanie. Ale popatrz, jakieś dziwne dołosy, jakby ktoś tutaj skopał, nie? No szukali pewnie czegoś, wiesz, kosztowności. Porzucona nadzieja. Patrz, tak jakby się tak zrobiło, z tym tutaj, że po prostu zszablowano cały ten majątek i te miejsce, no ta nadzieja została już porzucona. Jest ci bardzo smutno, tak, że tutaj bezczeszczono twój grób. Twoje miejsce spoczynku. Nie wiem, o co tu chodzi z tym urządzeniem, czy... Słyszy nas ewidentnie, bo już reagował. Proszę cię odejść od tego urządzenia i zbliż się tutaj do nas, tutaj do takiego urządzenia, które ma kolega w ręce. Dotknij go. Szpital. Proszę cię, jeżeli mnie słyszysz, jeżeli mnie rozumiesz... Achim by się przydał. Obecność poza lustrem. Czyli poza lustrem, czyli jakby wyszła z tamtego miejsca i przyszła tutaj do nas. Czyli przeszłaś z tamtego miejsca, którym spoczywasz, w którym jesteś, tutaj. Tak? A proszę, zbliż się do tego urządzenia. Jeżeli jesteś tutaj z nami, zbliż się do tego urządzenia, które ja mam tutaj.
tego, z internetu. Czekaj, czy to jest. No. Co? Coś chyba na ścianie było. O, ale to nie, czy to nie ten fotel nie był, wiesz? O. Ale. No nie wiem, tak jakby jakoś to. Jakoś dziwnie, no. Czekaj. Chciałem spróbuję przestawić, czekaj, tego bym poda. Może coś tu złego zakłóca. Czekaj, spróbujmy go też teraz tutaj. No to łapię raczej tą sofę, tą rozwaloną. Mm-hmm. Tutaj się zaczekaj. Dziwne teraz ten ustawy, no bo tak jakby coś tutaj zakłócało ten. Możesz dotknąć też tutaj kulki tutaj. Pokaż. Oddziaływać. Oddziaływać. Patrz, co tam się dzieje. Jasne, widzisz jaki to? Duży. Ciebie czułem pod nie działa. Może nie wie. Ale to jest niemożliwe. To ja nie wiem, powiedz mi, czy to jest. No, nie błąd, czy co to jest. Spróbuj, zobacz na swoim. Czy to tam. Czekaj. Nie wiem, czy to nie błędy, no ale. Ale mnie to zryło, nie? Czekaj. Teraz. Teraz? Od teraz coś mi uskacze. Stat. Coś się pojawia, ale znikło to. No, teraz ten. Czekaj. To ja nie mam tego. Patrz. A... Nie, ja nie załączyłem netu. Coś jest. Ja nie mam netu. No i pojawia mi się. No ja mnie też, ale nie takie duże jak. Nie wiem. Ty czemu? Zresztą sami to będziecie ocenić. Ale coś pipczało, ale ja tu. Co to oddziaływało na to? Ja nie załączyłem internetu. Ja też nie to mam. Jest Dawid. Czekaj, a przy okazji tak już mam ten teraz włączę. Na chwilę neta to. To załącz neta, to ja wyłączę tego, ten czujnik. Żeby nie zakłócał. No a to ta kanapa łapie, widzicie? To jest będzie błąd. Dobra, teraz na obrazie może coś nam się ukaże. Nic nie ma. Sobie proszę cię, wpłyń na to urządzenie, które mam w prawej ręce. I pokaż nam coś. Pokaż nam swoje myśli. Wygeneruj energię, proszę cię. Chcemy zobaczyć, kto tu jest. Nic nie ma. To jest Dawid. O, to zbieram. Wiemy, że jest Karol. Ale czy możesz nam się pokazać? Chcemy ciebie również zobaczyć tutaj. Nie ma nic. Tak chodzić, wiesz, w tej jednej ręce, jak się to trzyma, to jest takie... Zobaczy, ta zębod nie reaguje, czyli albo w tym miejscu, nie wiem, coś tu oddziałuje w tym konkretnym miejscu na to urządzenie, albo faktycznie coś tam zbliżało, no nie wiem, no widzieliście, nic koło tego nie stało, nic nie zakłócało, teraz się nie teraz nic nie ma. Czy możesz jeszcze raz się zbliżyć do tego urządzenia czarnego, które przestawiłem? Wcześniej ona stała tam, teraz stoi tu. Jeżeli to naprawdę byłeś ty, zbliż się do tego urządzenia. I dotknij jeszcze raz tej czarnej, raczej tej anteny, tego czarnego urządzenia. Jeszcze raz cisza, widzisz, przestawiłem to i... Obrazu na razie żadnego nie ma. Nie ma? Ja zaraz nie spróbuję. Nie będę na siłę tutaj, wiesz... Ja zaraz spróbuję. Albo dotknij tej piłeczki, tak jak pokazywałem ci. Jednej, drugiej, tam jest jeszcze jedna przy wejściu. Muszę chwilę ręka wyciągnąć. Czekaj, spróbuję teraz jeszcze tego. Mam do K2 się... Jeżeli widzisz tutaj to urządzenie z tą zieloną lampką przede mną, które stoi, to zbliż się do niego, proszę cię. Start. Zbliż się, a zobacz, że tu jesteś. Ja mam obraz od razu. Masz? Mam. Nie wiem. Co, a, coś. Słyszysz, to proszę, zbliż się do tej. Coś trzymie w ręce, ale zobacz. Lupa. No. Albo co to jest? Albo skalpel, albo coś, nie, lub, jakby ktoś się ciął. Coś dziwnego. Dziękuję za ten obraz. Teraz odpalimy SB7. Zobaczymy na SB7, czy są jakieś odpowiedzi. Proszę, zbliż się jeszcze raz do tych urządzeń, które tutaj leżą na ziemi. Jedne jest przy wejściu, a drugie jest tutaj.
Czekaj, gdzie to było? Tutaj, tak koło, nie? Tam, gdzie ta kulka leży. Może tam jest jakaś energia, która by oddziaływała na to, ale... W ziemi coś nie było, no właśnie. Nie ma nic. No nie ma nic, Nie, to raczej by tak nie ciągło, wiesz. No, no dziwne, no trochę... Że akurat w tym jednym miejscu. Kula. Jak straciliście życie? Zamordowano was? Jak straciłeś życie? Minut 13 było. To może być jakiś błąd. Ale nie wiem. Minut 13. Co jest? No było, skoczyło minut 13, wiesz, ale... No ale nic poza tym. Czy byłeś właścicielem tego pałacu, który tutaj się znajduje niedaleko? Była jakaś karma, ale ja mówię, czy to po niemiecku, nie? No. Jest. 54 skoczyło i znikło. Nikt nie wie. Nikt nie wie. Czy byłeś właścicielem tego pałacu tutaj? Nikt nie wie. To kim jesteś? Co tutaj robisz? Znowu, zobacz, 136. Ja mam tryb lotniczy, nie? No, patrz. Słyszymy cię. Jakie jaja, nie? Jasny, więc zobaczcie. Energia jakaś tu. Energia, no. Zobaczcie, 138. Widzisz nas, tak? I słyszysz. Na Karwójce nie było. Jeżeli nie jesteście właścicielami tutaj tego... Kanon? Kanon, a tam Karol? Kanon. Dziwny kanon. Dziwny, no. Dziwne słowa. To kim jesteście? Czy nawiedzacie tylko te miejsce? Wiesz, ja nie wiem, czy tutaj ten jedyny właściciel był pochowany, no zobacz. Ale... Cały czas teraz. Nic nie było teraz znowu. Aleksander chyba miał na imię, o ile dobrze pamiętam. Aleksandrze, czy jesteś tutaj z nami? Czy to z tobą nawiązujemy kontakt w tej chwili? Dziś wieczorem. To jest twój grobowiec tutaj. Jesteśmy tutaj, aby się z tobą skontaktować. Przychodzimy w pokoju. Ale jaki wysoki czy twój duch był? Nadal tutaj jest? Aleksander von Sass chyba, o ile dobrze pamiętam. Ciu, usłyszałeś to? Co jest, Gane? Tu było, w środku. Tak by ktoś chodził po tych liściach. Czy to jakaś mysz jest? Ty jasny, jak słyszałeś to? Tak jakby ktoś chodził. Jakby kto chodził. Ale już mam ciało. Nie wiem, mi się wydaje, że to w środku było. Tu koło mnie. Słyszeliśmy... Co tu było? Węzeł. Patrzę, czy nie ma jakiejś myszy, ale nie ma żadnego zwierzątka. Potwierdź swoją obecność. Wtedy będziemy mieli 100% Fantom. Obecność, że tu jesteś. Nie możesz. Ale widziałeś, słyszałeś to? To jest niemożliwe. Ciekawe, czy się to nagrało. Proszę zbliż się do tego urządzenia czarnego, z tą anteną tutaj, na tym, który teraz świecę. Zbliż i dotknij się. Co się stało? Wiatr, chyba. Ale jaja, nie? Ciężko się robić. No. Czy to twoje kroki słyszeliśmy teraz? Czy to ty tutaj przyszedłeś? No ale było na może urządzeniu na też. Teraz, no sprawdzimy, czekaj, położymy tutaj. Czekaj, żeby on nie wszedł. Czekaj, ja sobie ten telefon. Kto tutaj się do nas odzywa? Kto jest z nami? Aleksandrze, czy to ty? Czy to twoje kroki słyszeliśmy teraz? No.
wie, to czy to ty tutaj się przechadzasz? Kobieto, czy to ciebie tutaj pochowano w tym grobowcu? Tak. Nastolatek. Kobieto, czy byłaś... W jakim wieku byłaś, jak ty pochowano? Ile miałaś lat? Widzisz nas? Toyota. Kobieto, czy mieszkałeś w tym pałacu? Kobieto, widzisz nas? To jak zmarłaś? No. Dlaczego się nie potrafisz wydostać z tego miejsca? W tej jednej ręce, to ja nie wiem, jak co dam rady, kurde, wszystko. Coś tam się odzywa, ta właśnie kobieta, jest... tylko że słabo słychać, nie marzyła, że potem na słuchawkach będzie. Słyszałeś to? No. Kobieto, no, słyszymy cię. Czy mieszkałeś w pobliskim pałacu? Popa. Brawo. To sam głos, co mają osobę. Czasy starożytne. To ile masz lat? Czy jesteś starsza niż ten pałac? Niż to miejsce? Akurat. Czy to twoje kroki słyszeliśmy? Nie. To czy ta ziemia należała do ciebie kiedyś? Przepraszam.
Ale nieźle, kurde. No ale nas widzę i od razu podpowiedź. No ale mi się wydaje, co ta kobieta tu robi? No to mnie zastanawia, co ona tu robi? Mi się wydaje, no nie wiem, właśnie teraz no ten gościu to może być faktycznie ten właściciel. Nie wiem, musimy to przeanalizować jeszcze to SB7 w domu, bo tak na żywo to też nie słyszymy wszystkiego. No tak, no wiadomo, że... Mężczyzny i kobieta, słyszeliśmy was na naszym urządzeniu. Czy możecie się jeszcze zbliżyć do tego urządzenia, które mam tutaj w prawej ręce? Zbliżcie się tak przedtem. Zbliżcie się, my was zostawimy już w spokoju. No, bo to już... Jest? Ale teraz... Utrzymuje się, widzisz? 10, 8... Utrzymuje się, widzisz? Ja ci mówię, tu jest jakaś energia w środku. Przez to nam te sprzęt zaczął wyrywać. I znikło, a pomalutku znikało, nie? Tak by ta energia pomalutku opadała. To jest dziwne, wam powiem. Ciężko powiedzieć, nie? No tu nam wtedy jeszcze padło... Ja pytałem się o tą kobietę, była nastolatek, potem była fioletowe włosy, czasy starożytne, zamek. Przepraszam, przerażający. Kto jest przerażający? Dobra. Dziękujemy za odpowiedzi. Nie podążajcie za nami, nie macie do tego prawa. Dobra, z tego miejsca przybędę do mnie żegnać, jak widzieliście, nowe miejsce na pewno ma jakąś świadomą energię, bo cały czas po prostu jak byliśmy w środku, no, zaczął sprzęt wariować, tam lampa, mnie zaczęły jakieś takie kurde zakłócenia jakby się robić. Widzieliście na urządzeniu, też po prostu urządzenie po jakimś czasie potwierdziło, te skoki były dosyć znowu wysokie, elektryczne, czyli jakaś ta siła oddziałuje po prostu na to miejsce. Był kobieta i mężczyzna na SB7, wiadomo, słowa to już trzeba, ja to muszę w domu przesłuchać na słuchawkach, bo tak na żywo to tego wszystkiego po prostu nie da się ogarnąć. No, miejsce naprawdę ciekawe, no, naprawdę jest tutaj nawiedzone, coś tutaj po prostu nawiedza to miejsce, no. Dziękuję za oglądanie, dajcie komentarz, co o tym wszystkim co widzicie, jesteś pierwszy raz na moim kanale, dawaj suba. Na razie do następnej tak mega wyprawy, hej.